Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Dużo ludzi dzisiaj przyszło, 21 osób na żywo. To chyba wszystko w innym celu, ale ja najpierw opowiem, że Okrągły Podkastół to jest takie spotkanie podcasterów i słuchaczy. Dzisiaj głównym tematem będzie Pixel Heaven i głos tutaj będzie miała głównie Kaja, która była tam, lubi to i nagrywała i w dodatku ma dużo do powiedzenia na ten temat. Paweł i Dawid pewnie też. Ja tylko powiem, że właśnie Okrągły Podcastu to jest takie spotkanie podcasterów. W linkach na czacie po prawej stronie tutaj macie taki czat. W jednym z moich pierwszych wpisów są linki, które mogą się przydać. Jest opis, co to jest Okrągły Podkastół, link do strony, gdzie to jest opisane i link do notatek, które sporządzamy sobie w trakcie. Dzisiaj pewnie tych linków może nie być za dużo, ale jakieś takie związane z podcastami linki i artykuły na przykład bardzo nas interesują. Chcemy to zbierać w jednym miejscu, żeby potem się chwalić, że jest coraz więcej podcastów i jakie są dobre, jakie są fantastyczne i żeby promować polski podcasting, bo po to właśnie powstał Okrągły Podcastu i po to się tutaj spotykamy, żeby zrobić coś, żeby ta nasza scena podcastowa wzbogacała się jak najbardziej. Ostatnio naprawdę dużo podcastów powstaje. Cieszę się, że ludzie zaczynają tego używać jako narzędzia, a nie jako zabawki i przypomnimy jeszcze o konferencji, która się odbędzie 21 listopada. To Paweł przypomni. I zapraszamy na tą konferencję. No dobra, chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Aha, jeszcze może organizacyjnie, bo wiele osób jest pewnie pierwszy raz w ogóle na tym blabie. Więc generalnie tutaj zasada jest taka, że w tej chwili jest dwóch gospodarzy. Kaja jest gospodarzem i ja jestem gospodarzem. Kaja zaraz pewnie jeszcze kogoś zrobi gospodarzem tutaj, Pawła albo taka mała literka przy niku jest albo H, albo G, guest i host. To jest podstawowa rzecz. 4 miejsca są tylko do rozmowy wideo, dlatego ja zaraz zmykam i kto ma ochotę, to po prostu klika join i wtedy się joinuje, jeśli go host zaakceptuje. To jest pierwsza rzecz. W tej chwili nagrywamy to spotkanie również, więc będzie można pod tym samym adresem będzie można obejrzeć sobie jeszcze raz to nagranie i też komentować chyba później też, ale nie pamiętam, czy można po spotkaniu... Post factum, jak się chyba nagranie. Nie. No chyba nie właśnie, ale ten czat będzie dostępny w każdym razie też, dlatego wskazane są tutaj wszelkie uwagi. Jeśli ktoś ma pytanie, to można przez /Q na początku zadawać pytanie, to wtedy jest wyróżnione takim specjalnym, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Takim... A także mam prośbę, jak ktoś będzie miał ochotę kaszlnąć, to ma w lewym dolnym rogu swojego ekranu taki mikrofon. Jest cisza, tak. I wracamy. No, oznaka ogromnej kultury. Głośno, albo jeśli u kogoś jest głośno. Kultura XX wieku. Chyba to wszystko z takich podstawowych informacji. Jak wam coś przyjdzie do głowy, to jeszcze powiecie na pewno. Dobra, to zamieniam się w słuch. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, hej. Ja jeszcze zapowiem, do zobaczenia. Jeszcze zapowiem, że niedługo dołączy do nas Piotr Kuldanek. I będziemy, mam nadzieję, rozmawiać o podcastach growych z Dawidem. Dawid jest pode mną. U was też? U mnie też. Okej. Okay. A teraz Paweł. Tu jest Kaja, a tu jestem ja. Tak. Co, możemy się dotknąć palcami. No tak, możemy się tak, wiesz, dotknąć. Odwrot. W lewo, w prawo jest trudniej, bo my się widzimy, staje się lustrzane odbicia swoje widzimy, a coś takiego jest. A wy widzicie mnie nie w lustrzanym odbiciu, tylko tak jak normalnie. Paweł, mam prośbę, powiedz o naszej cudownej konferencji podcasterów. No, dziękuję Kaju za głos. A więc konferencja odbędzie się 21 listopada w Warszawie. Mamy już sporo zarejestrowanych osób. Widziałem blogerów, że się rejestrują, więc gdzieś tam dostali informacje kanałami różnymi. Dodałem dzisiaj kolejną osobę z podcastu, więc jest już Robert Siałkowski, tak. Tak, super. Jest już. Rozmawiam jeszcze z Marcinem Lechowiczem, który jest założycielem Enklawy i dinozaurem podcastowym. Dołączyła do nas Izabela jeszcze. Dołączyła Izabela z Anglii, więc robi się międzynarodowo. Fajnie. No i myślę, że powoli trzeba zamykać listę, bo piszą też do mnie osoby, które rozpoczynają przygodę z podcastingiem, więc podcastów będzie dużo w tym roku jeszcze nowych. No i powoli trzeba zamykać listę i decydować się na zagadnienia, które chcemy poruszać, żeby poprzypisywać nas do odpowiednich paneli w programie konferencji. Ile będzie trwał jeden panel? No, to jest jeszcze kwestia do ustalenia, ale sądząc po doświadczeniach z poprzedniej konferencji, no to powinien trwać, nie wiem, możemy, no żeby nie przedłużyć, żeby nie było tak długo jak ostatnio, więc myślę, że powinniśmy zrobić, nie wiem, albo dwa panele w jednym bloku 45-minutowe, 30 minut rozmowy, 15 minut na pytania z publiczności. Cześć, Piotr. Cześć. No i takich cyklów, takich bloków moglibyśmy zrobić 3. Więc byłoby 6 paneli plus za każdym razem... do ciebie. O, lajeczki ci rzucamy teraz. Też nie widzę. I tobie. Ale łapki, ojej, co się dzieje. I warsztaty już też są zaplanowane z grubsza? Warsztaty są z grubsza zaplanowane, będą warsztaty z lektorem, będą prawdopodobnie warsztaty z promocji podcastu. Będzie to robiła dziewczyna, która pomagała kilku znanym podcasterom. Mam nadzieję. No i tak, no i kurczę, dużo się dzieje. No zapowiadasz chyba imprezę, ja zacieram łapy, ale to jeszcze kawałek, ja zacieram łapy. No. Wiecie co, ja myślę, że trzeba było jeszcze jakiś zrobić afterek po tym, gdzieś na piwie. Podsumować konferencję, zawsze trzeba podsumować konferencję. Dokładnie. Więc myślę, że I zaplanować, i na afterze zaplanować kolejną. Tak, jeszcze... i porozmawiać, zrobić postmortem, porozmawiać, co nie wyszło, co poprawić, tak, absolutnie, musimy się napić. Tak, musimy się napić, no i jeszcze trzymamy miejsce dla Piotra, tutaj już jest na Okrągłym Podkastole, ale jeszcze nie ma go na stronie konferencji, ale będzie, mam nadzieję. Tak, będzie na pewno, tylko jakoś nie mogę się zabrać z ogarnięciem tych wszystkich rzeczy, które mam zrobić. Jasne, no na szczęście to jest dopiero w listopadzie, ale im wcześniej tylko materiały, żeby były na stronie, żeby ludzie wiedzieli, że mogą się spodziewać. Bo po prostu, no, żeby tych podcasterów nie było 6 w panelu, no bo nie będzie mógł się wypowiedzieć każdy, więc trzeba tam, nie wiem, myślałem 4, to by było idealnie, nie? Więc jakby zaczyna się już robić dużo tych osób. Mhm. Musimy się jakoś podzielić. Bardzo dobrze. Potem. Tak, będziemy musieli się podzielić jakoś. Widzę, że Dawid patrzy w górę, spogląda na Piotrka. Nie, ja tu mam, was mam na dole, a tu mam od Borysa mam te rzeczy inne, mam taki duży ekran, tu 32 cale. Okej. Centrum dowodzenia światem. Tak, takie centrum zarządzania światem, tutaj właśnie patrzę na jedno, patrzę sobie na drugie i tak. I wiecie co, teraz jest... Temat dzisiejszego odcinka to jest temat growy. Ja muszę przyznać, że ja nie słuchałem zbyt wielu podcastów growych, ale od czasu Pixel Heaven mocno nadrabiałem. Jak ci się podobało? Przepraszam, Paweł, zacznijmy od tego. Jak ci się podobało na Pixel Heaven? Latałeś po hali, widziałam, że dużo rzeczy zdążyłeś zobaczyć. Ojej, rozdawał ulotki. Ja to się czułem po prostu, jakbym się przeniósł, nie wiem, w połowę lat 80. i nagle to wszystkie wspomnienia wróciły i te zapachy w ogóle. Ja się nie spodziewałem, że to może tak oddziaływać. Zapachy, to mnie interesuje, ale nie chcę tego drążyć. Kurczę. Nie. Ja myślę, że nie chodzi o zapachy. To jest... Specyficznie tam było w tej sali, tak, ale tej jak to nazwać, wystawowej, nazwijmy to. Sprzęty i zapachy były odpowiednie. Pachniało dużą liczbą zasilaczy. Nazwijmy sprawy po imieniu. Nie pachniało... Tak, grzewającej się elektroniki, tak. Tak. Dokładnie. Ale wiecie co, jeszcze zanim przejdziemy do Pixel Heaven, to jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o podcastach growych, bo... No przyznam, że mega profesjonalnie to robicie. Wy to jesteście już radiowcy, można powiedzieć. No ja to mogę się uczyć. Byłeś na naszym panelu o podcastingu, to znaczy tym, który Dawid prowadził. Byłem. No kurczę, zebrała się tutaj 75% składu z tego panelu, dobrze mówię? Czy to tak. No, tak. Gdyby był Vincent, to już było... Nie ma Vincenta tak naprawdę, gdyby był Vincent, to mielibyśmy tutaj pełni... Mielibyśmy powtórkę, ale mam to nagrane, Wojtek dał mi wideo, ja mu oddałam audio, żeby troszeczkę podciągnął, bo jednak jest z tej kamery to audio, a nie z rekordera. Zobaczymy, być może będę miała nagranie od ekipy z Pixela, tej technicznej, która tam latała, Piotrek i ten drugi, zapomniałam imienia. Tak. Oni są świetni, ale są potwornie zajęci i jeżeli dobrze liczę, to już w tej chwili są w innym mieście i robią następny event, więc bardzo powoli te materiały spływają, ale będzie cała cały nasz panel będzie na jednym nagraniu. Ja z peryskopa, no to powiem wam, że ponad 150 osób obejrzało, więc... Obejrzałam to, byłam jedną z tych osób. To były dwa streamy, nie? Był, czy więcej w ogóle? Jeden chyba Ewelina. Na pewno był jeden akurat jest na czacie, jeden z naszych słuchaczy, Hubert Bejda, on streamował, nawet też od Pawła z Gamera. Przyszedł i zapytał się, czy nie będziemy mieli nic przeciwko, więc mówię, stary, jedziesz tam, kamera. Ja na nielegalu. Na pewno Hubert streamował i nawet to widziałem, więc nawet całkiem fajnie to było widać z Huberta ujęcia, bo on tam siedział skrajnie z prawej strony, patrząc od strony publiczności. Ja dopiero po panelu się zorientowałem, że Ewelina też nagrywała, bo siedziała centralnie naprzeciwko mnie i cały czas trzyma telefon. I zastanawiam się, czy to tak strasznie nudzimy, że ona cały czas sobie coś w komórce dłubie. Okazało się, że... Nawet bardziej wiesz, no to czekaj. Pokaż. Tak było. No i powiem wam, że super, kurczę. No, pograłeś w coś? No pograłem trochę, ale frustracja w tym wieku jest dużo większa i cierpliwości jest dużo mniej, no ale fan był, no. Przyznam, że tak, te wszystkie gry zobaczyć, w które grałem tam godzinami, rodzice mi kazali iść spać, a ja mówiłem, że idę, a wcale nie szedłem, tylko grałem. I no, niesamowite przeżycie. No, Pixel Heaven to jest świetna inicjatywa, świetne wydarzenie i no, bardzo mi się podobało. Bardzo mnie cieszy, że miasto wsparło Pixel, opłaciło lokal na after i w ogóle uczestniczyło w tym wszystkim. W sensie urzędnicy się zorientowali, że branża gier jest interesująca, no, że należy wspierać przedsięwzięcia. Miasto Warszawa to jest bardzo chętne do takich rzeczy, wspierają takie inicjatywy, bardzo. Tak. To mówisz tak też z punktu widzenia Polkastera, czy... Mówię z punktu widzenia przedsiębiorcy, natomiast jeśli chodzi o Polkastera, to póki nie będę miał harmonogramu, to po takie poważne partnerstwa nie będę się starał, ale wiem, że powinniśmy się pośpieszyć, bo oni potrzebują około miesiąca czasu na decyzję. Tak. Łapusz zwracał na to uwagę, że oni dość wcześnie się na szczęście odezwali do miasta, bo no sama papierkologia, biurokracja po prostu tam trwa miesiąc, jak nie dłużej. Tak. Najlepiej, gdybyś znalazł tam konkretną osobę, konkretnego urzędnika bądź urzędniczkę, żeby cię popychał tę sprawę do przodu. Słuchajcie, mam konkretnych urzędników na fejsie, wśród znajomych, więc... Ty jesteś fachowym przedsiębiorcą. Tak. To tutaj nie ma amatorki. Kumoterstwo. Kuldan, tak jakby u nas wszystkich nie było lekkiego kumoterstwa. Tak. Słuchajcie, Borys pyta, co było o podcastingu w panelu. Był cały jeden panel, który prowadził Dawid o podcastingu, to jest tradycja na Pixelu. Dawid, opowiedz proszę. Może tak, bo ja chciałem to troszeczkę inaczej ułożyć, ale z racji tego czasu, który nam został zabrany, tak na chwilę przed panelem, musiałem bardzo szybko to wszystko pociąć i... Mieliśmy 25 minut. Dokładnie. Z wejściem i z wyjściem, te 5 minut na wejście i na wyjście, nie było szans na pytania z sali i tak dalej, mimo że sala była ogromna, pełna i była zainteresowana tym, co się działo. Musieliśmy to ciąć do 3 takich podstawowych pytań, czyli takie blaski i cienie podcastingu, trochę o tym, czy można zmonetyzować podcasting, czy jest szansa na to, żeby pojawiły się jakieś pieniądze w tym medium, której dobrze wiemy, jak się ma i ma się coraz lepiej i ono się rozrasta i jest coraz lepsze jakościowo i zawartościowo i od strony technicznej. Teraz nie można startować z podcastem bez strony, bez jakiegoś sensownego hostingu, bez fajnej grafiki, bez dobrych mikrofonów. No, ta poprzeczka podniosła się na przestrzeni ostatnich 3 lat i my to dokładnie wszyscy wiemy, ci, którzy nagrywają albo ci, którzy chociażby słuchają podcastu, więc to się zmieniło, więc kręciliśmy się wokół tych kilku pytań. No i pytanie takie podstawowe, które zadałem na początku Kai, Piotrkowi i Vincentowi, czym dla nich jest podcasting i tak naprawdę dlaczego siedzą w tym po uszy, dokładnie po uszy do dzisiaj. I tak naprawdę na tym się skończyło. 30 minut, Borys, to naprawdę bardzo krótki czas i uwierz mi, że chcielibyśmy, my lubimy gadać, my wiemy jak gadać, lubimy dużo gadać i chcielibyśmy o tym bardzo mocno pogadać, szczególnie z naszą publicznością. No dlatego tym bardziej się cieszymy na tę konferencję, bo ja tutaj bardziej upatruję. Nawet kuluary będą okej. tutaj naprawdę gęby nie będą się zamykać. No. Oj tak, podcasterzy jak się zaczynają... Ale tak było, ja się ogólnie cieszyłem. Cieszyłem się, że przede wszystkim Łapusz się zgodził. Ja do niego uderzyłem z tym tak niepewnie i nie wiedziałem, czy on na to pójdzie. Natomiast z racji tego, że jednak pamięta mnie trochę i to już moja trzeci Pixel Heaven, na którym byłem i na każdym gdzieś byłem tam blisko. Jak nie na panelu, to prowadziłem ten panel i w zeszłym roku i w tym roku kolejny raz udało się, więc myślę, że z racji tego, że chyba wiedział, że nie zawiedzie się na mnie, udzielił tego miejsca, krótkiego, bo krótkiego, ale udzielił tego miejsca i udało się. I ja się ogromnie z tego cieszę. To jest jakby kolejny sukces taki podcastowy. No, taka duża impreza, fajna impreza. Udało się tą małą cegiełkę tam wepchnąć. Ja się bardzo cieszę. Fajnie to wypadło. Wydaje mi się, że podcasting jest dużą częścią branży growej. A propos tego rozgadywania się podcasterów, to było mocno widać w trakcie samego Pixel Heaven, bo ja dużą część imprezy spędziłem stojąc między food truckami, gadając, a to właśnie z Kają, a to z Dawidem, a z naszymi słuchaczami, którzy się pojawiali tu i ówdzie. Więc nawet okazało się, że możliwość pogadania z ludźmi tak face to face była bardziej atrakcyjna niż branie udziału w niektórych panelach tych głównych. Dokładnie. To prawda, panele sobie obejrzymy, bo będzie wideo prędzej czy później, a spotkanie się z tymi wszystkimi ludźmi, no spotkałam się na przykład ze Skorpikiem i spytałam, co mu się najbardziej podoba na Pixelu i on powiedział, no spotkanie się z tymi wszystkimi ludźmi, których nie widziałam od 5, 10, 15, 25 lat i no pogadanie o tych wszystkich rzeczach, nawet wiesz, o życiu, no nie można sobie opowiedzieć wszystkiego w przelocie na party, ale no to jak ja mówiłem na nagraniu, że Pixel Heaven to ludzie tak naprawdę, a potem cała reszta. Chociaż dokładnie. Powiem Ci, że te komputery były w tym roku mniej niż w zeszłym. Tak, oczywiście, że tak, mniej niż w zeszłym. No to jest jakby nie patrzeć, wciąż ogromna frajda móc pokazać moim dzieciom, byłem z nimi w niedzielę, pokazywałem im ZX Spectrum, jak grałem, jak się wychowałem na Bomb Jacku i na tych wszystkich grach, na International Karate, na C64. Młody zagrywał się w Metal Sluga. No masę takich, wiecie, fantastycznych rzeczy. Taka historia growa moja zatoczyła pewien krąg. Ja się wychowałem, bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzę do pewnych gier i teraz mogę pokazać to moim dzieciom i patrzymy, jak one reagują i tak naprawdę to było wzruszające w pewnym momencie, nie? No, to różnica jest taka, że myśmy się po tym wszystkim poruszali po omacku, bo nasi rodzice troszeczkę najczęściej nie wiedzieli, o co chodzi z tymi komputerami. My oni kupowali i tak naprawdę zostawiali nas z tym. Kupowali te komputery i nas zostawiali tak, absolutnie z tym. Masz zrób coś z tym. Ale wiesz, teraz jest tak, że ta część świadomych rodziców, którzy wiedzą, jak swoje dzieci kierować w stronę gier, też jest zaskakująco mała. Ja przez to, że siedzę w podcastach growych i wśród znajomych, którzy grają i mam ludzi, którzy zrobią gry, to siedzę w tym głęboko, ale jak patrzę, nie wiem, na swojego brata czy na kuzynów, którzy mają dzieciaki po 8-10 lat i kompletnie nie mają zielonego pojęcia, w co oni grają. To więcej nawet, wiesz, wchodzę tam, no cześć Patryk, w co grasz? A, w Far Cry'a 4, jest super, nie patrz teraz właśnie zarażne tygrysa. I tak... No nie, jednak jestem fanką takiego rozwiązania, że rodzice jednak grają z dziećmi albo przynajmniej znają te gry, a nie słyszą na przykład nie będziesz grał w GTA V, bo tam jest, no wiadomo co jest w GTA w ogóle, tak? Moja córka jest kompletnie już wciągnięta, mimo że wiesz, ma 5 lat, ale zawsze z tatą Wii U odpalamy, gramy w Mario, gramy w Yoshi. Ja dokładnie wiem, co jej będzie się podobało, bo z grami w dzisiejszych czasach jest też ten problem, że tego jest masa i trzeba wiedzieć to dobierać do tego, żeby dziecko w danym wieku się dobrze bawiło, bo co, odpalę jakąś platformówkę, której ona nawet nie ogarnie sterowania i się zniechęci. A tu Mario z tatą, a tu Yoshi, a to siedzenie w bąbelku, a tu Rayman, a to coś tam i tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz bardziej wchodzi w pasję. I ona przypadkiem, ona nie odpali przypadkiem GTA i nie zacznie nagle krzyczeć w połowie, prawda? Bo ma z kim o tym porozmawiać i kto się rozumie, więc tak, bardzo mi się to podoba. Tweetujcie o tym blabie, inni się dowiedzą. Po lewej jest znaczek do kliku, to prawda, jest Tell a Little Bird, po lewej stronie taki niebieski. Klik. Właśnie. Klik. I on już sam z siebie robi. I on fajnie nam takiego tej feeda aktualizuje się, fajnie leci. To z drugiej strony dla podcasterów to Blab, czy tam jakkolwiek to się nazywa, jest wyjściem ze swojej małej norki, no bo normalnie siedzimy tylko przed wyłączoną kamerką, spokojnie sobie gadamy do mikrofonu, to trzeba kontrolować, co się robi, żeby tam, nie wiem... Ja uczesałam grzywkę, a ty, Piotrze? No ja też. Ja mam światło, zapaliłem w pokoju, chociaż tyle, żeby było, nie było tak norkowate. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że mamy tutaj w dużym pokoju, moja żona ma wielkie akwarium i ten taki niebieski poblask, który widzicie na mojej twarzy, to jest właśnie tego akwarium. Czyli zamiast patrzeć na nasze frustrujące twarze, patrzysz na błogi widok, akwarium, rybka robi... Nemo, tam pływa nawet. Mam tutaj interesujący komentarz. Przede wszystkim spodnie teraz trzeba mieć, a nie tak jak zwykle. No więc nie. Na przykład ja nie mam spodni, mam tylko koszulkę. Właśnie, tak. Ja się wahałem, czy zakładać, ja założyłem. Kultura jest, dobrze. No dobrze, podcasty growe. To jest to, co mnie na dzisiejszym okrągłym podcastole interesuje. Kiedy, Kuldanie, zacząłeś robić rozgrywkę? Dlaczego? Co ci w ogóle strzeliło do głowy, żeby tyle czasu poświęcać na coś takiego? To jest tak, rozgrywka, ja nie jestem założycielem rozgrywki, ja do rozgrywki dołączyłem. To było tak, że była sobie taka wspaniała stronka, która się nazywała Niezgrani, RIP niestety już, i na Niezgranych było forum, które było wyjątkowym forum w skali internetu, dlatego że to było małe forum, gdzie siedziało 20-30 ludzi, nie było żadnych trolli, nie było żadnych jakichś, nie wiem, wyzywania się, była miła, spokojna, przyjemna rodzinna atmosfera. Na tamtym, że forum, był podcast, który się nazywał Rozgrywka, który, jak to zawsze prowadzący KAS mówił, że cześć, witajcie, tu Rozgrywka, podcast, forum i społeczności bloga Niezgrani. No i tak ja słuchałem Rozgrywki, dołączyłem do forum, generalnie spędzałem czas z tymi ludźmi, bo to byli bardzo fajni ludzie, no i w którymś momencie padło, Kuldan, słuchaj, a może nagrasz z nami? No i nagram raz, drugi, trzeci, czwarty i tak zostało, że właściwie teraz bardzo mocno się zaangażowałem w cały projekt Rozgrywka. Mamy swoją stronę, mamy teksty, które się regularnie tam pojawiają. No właściwie z małego podcastu tak naprawdę rozrosła. Sami mamy swoją społeczność. Ja w międzyczasie Niezgrani umarli. Całkiem sporą. Tak, tak. Antyweb, który bardzo żywą. Też tam już od nas zapomniał dawno temu i teraz zdobyliśmy samoświadomość. Jesteśmy tworem, który istnieje i sobie rządzi w internecie. Niektórzy mówią, że to jest już taka marka się zrobiła, nie? Że tak, rozgrywka... Najbardziej chory zakątek polskiego internetu, ale myślę, że nie jest tak źle, no bo jednak średnia wieku, która jest ludzi tam, to jest spokojnie powyżej tych tam 20 kilku lat, więc, oj, tak. Więc omijamy na szczęście. Ile was słucha miesięcznie? Ile macie odsłuchań na miesiąc? Wiesz co, najprościej to patrzeć po stronie, dlatego że łącznie to jest magiczne cyferki, nie? Które wszystkich najbardziej interesują. Tak, tak, dokładnie. To jeśli chodzi o wejście na stronę, mamy miesięczne w zależności od miesiąca, w zależności od tego, co tam się pojawia, między 15 a 20 tysięcy. Okej, no to bardzo przyzwoicie. Propsy klaszczemy. Tak, więc Dawid jest, jeśli chodzi o ilość słuchaczy, osobą najbardziej elitarną, która może się najlepszymi wynikami pochwalić. Znaczy nie mówiłbym, że to jest najlepszymi, no ale jakoś udało nam się to w jakimś takim pewnym momencie, znaleźliśmy się w kilku ważnych miejscach, przygarnął nas Retro Rocket Network, który odpowiada za iMagazine i tam też jesteśmy od dłuższego czasu. Po prostu to jest tak, że trzeba istnieć, że trzeba być sukcesywnie, dążyć do pewnych rzeczy, trzeba być regularnym przede wszystkim. Podcasting lubi regularność i słuchacze lubią regularność. Jeżeli nie ma regularności, to podcast ma takie wzloty i upadki i czasami ciężko się odkopać z tego upadku. Tak, trzeba odzyskiwać potem wszystkich ludzi, którzy nie robią. Tak, i właśnie u nas na szczęście, mimo że czasami zdarzają nam się strasznie długie przerwy wynikające z problemów osobistych, pracowych, nie wiadomo jeszcze jakich, to blog istnieje, strona, która jest super regularna, codziennie pojawiają się codzienniki, które też są właśnie taką formą. Tak, właśnie o to miałam spytać. Chciałam się ciebie spytać o to, ile czasu zajmuje ci codziennik. No to jednak codziennie trzeba coś przygotować, tak? Słuchaj, to jest tak, że jak człowiek pracuje już dla siebie, to i tak w ciągu dnia trochę czasu mu się za przeproszeniem przypieprza przez palce. Czy to na fejsie, czy to na Twitterze, czy to na jakichś głupich stronach, no zawsze tak jest. Więc ja ten czas, który mi przechodził przez palce na te różne dziwne aktywności w ciągu dnia, przeniosłem na zajmowanie się wtedy rzeczami związanymi z naszą stroną. Więc tak naprawdę w cudzysłowie czasu po pracy to mi doszło, nie wiem, pół godzinki, godzinka góra. No bo to tam potem, żeby to ładnie napisać, żeby tam dograć, coś tam. No ale jest to drugieta w pewnym sensie, nie? No bo jednak codziennie, regularnie, właśnie to, o czym Dawid mówił. A jeszcze odnośnie rozgrywki, to co jest najfajniejsze, to że udało nam się wytworzyć tak fajną społeczność, że właśnie nawet tam Adek się dopytywał na blogu. Proszę bardzo, zobaczcie, mam kubek, nie wiem, czy coś będzie widać, na którym został narysowany narysowany przez naszych słuchaczy art. No, teraz jest tylko napisane. Skład podcastu to jestem ja. Piękne. No. Bardzo podobny. Jak był setny odcinek, to dostaliśmy masę fajnych rzeczy na maila i właśnie jakichś rysunków, jakichś tam życzeń, nieżyczeń, plików audio, było naprawdę sympatycznie. Fajnie robić coś, jeżeli widzi się, że ma się żywą społeczność. Tak, która czeka na odcinki, która się ich domaga, która po prostu, jeżeli tylko chwilę się spóźniają, to po prostu chcą cię zjeść, chcą cię spalić na stosie. No to jest fajne, bo to jest taki, wiecie, taki rush. To jest ten poniedziałek, my tak sobie nazwaliśmy hucznie, że poniedziałek należy do nas, ale w pewnym sensie dla nas też to jest jakiś tam harmonogram, w którym my żyjemy, że jak nie ma w niedzielę nie nagrywamy, to coś się burzy, coś jest nie tak, czegoś nam brakuje. Czegoś brakuje. Gdzieś jest jakiś taki, wiecie, człowiek jest taki niespokojny przez to, nie? I trzeba to nagrać, bo inaczej czujemy się jakoś tam niespełnieni w pewnym sensie. No i tak jest, no. Ja się tutaj z Piotrkiem absolutnie zgadzam. I ludzie, którzy wyczekują tylko to jest fantastyczna rzecz. O growych nie sposób nie wspomnieć o podcaście, w którym również się pojawiam. Ja zawsze mówię, że jestem regularnym gościem, natomiast Damian mówi o mnie, że jestem stałym członkiem Fantasmagierii, czyli tak naprawdę na tą chwilę podcast o grach polskich, który jest najdłużej na rynku. Bo jak tam rozmawialiśmy przy okazji Pixel Heaven, Damian nagrywa od 7 lat mniej więcej, 7-8 lat, więc to jest już taki naprawdę zasłużony. No. A powiedzcie mi, dlaczego podcasty, a nie YouTube? Przecież tam ci gameplayerzy mają takie kręcą. Świetne pytanie. Mistrz z broni. I'm getting too old for this shit. Czyli pojawiały. Dokładnie. Patrząc na YouTube, na to, tak bardzo po prostu jesteśmy za starzy na to, żeby robić coś na YouTube. Bo i tak byśmy, nikt nie chciałby nas oglądać, no niestety. No spójrz na mnie, łysy, stary, jakiś brodacz. No, ale wiesz, jakie to jest pocieszające, jak się jest łysym, starym brodaczem, jak mogę zobaczyć innych łysych, starych brodaczy, którzy też grają, czyli wszystko jest ze mną w porządku. Okay. Bardzo serdecznie polecam. Czyli za starzy jesteśmy, żeby nas oglądać. Nie, ale serio, gracie w gry, możecie puszczać streaming ze swoją gadką w tle przecież. Z linkiem do podcastów. Mi się czasami udaje streamować i lubię to robić, bo wtedy przychodzą ludzie na konkretną grę i możemy sobie pogadać, czasami przyjdą na streama, pogadamy sobie na streamie, na live i to jest też jakaś tam forma bycia przy tej społeczności, która po prostu czasami potrzebuje być, poza odcinkiem potrzebuje być jeszcze na bieżąco. No właśnie, bo to jest to, o czym ty mówisz, to jest tak naprawdę interakcja ze społecznością bardziej niż zabawa w streamera czy youtubera, bo to jest tak, że ty zawsze wrzucasz na Twittera, wrzucasz na grupę facebookową, że okej, dobra, słuchajcie, dzisiaj tam o 21 wchodzimy, robimy to i to, albo mówisz, no dobra, to ludzie wybierajcie, w co chcecie, żebym pograł. Czyli tak naprawdę to, co robisz, to jest interakcja ze społecznością waszą, a nie jestem streamerem i teraz będę wygłupiał się przed kamerką, haha. Tak, właśnie niektóre z takich haha to są, mam wrażenie, że są wymuszone, to jest kilku takich weteranów, którzy są w stanie napierać przy każdej grze, także interesująco się ich słucha, ale jak widzę takie spotkania paru osób w jednej grze, to zwykle jest tak, że widzę na ekranie 3 okienka, gdzie 3 gości znakomicie się bawi, przerzucają się jakimiś grepsami i naprawdę przyjemnie ich słuchać, bo uczestniczy się w czyjejś dobrej zabawie, a po ekranie tak wiecie, przykucnięty chodzi jakiś facet z bronią i tylko się daje nie zastrzelić, bo tylko jak on się da zastrzelić, no to będzie trzeba tam pewnie zrobić jakieś ruchy, które będą odciągać od rozmowy. Nie, no, ale jeśli chodzi o YouTube i podcasty, to jest Formogatka, która wrzuca na swój kanał YouTube'owy regularnie jakieś materiały i tak naprawdę to też są materiały skierowane bardziej do słuchaczy ich, czy do fanów, niż do odbiorców YouTube'a jako takiego, bo oni tam śmieją się z żartów, które są przywiązane do podcastu, nawiązują do nagrań, czy sam klimat utrzymują taki, jak mają na nagraniach, tak? To nie jest content, czy to nie są to materiały, które są tworzone tak na czysto do YouTube'a, żeby kogoś zainteresować, a są robione dla społeczności, dla słuchaczy. Mhm. Tak, to jest trochę hermetyka w pewnym sensie. No właśnie, zobaczcie, ludzie nas chwalą, że miło nas zobaczyć dla odmiany. Strach. No to fajnie. To w pewnym sensie przez długi okres czasu ja byłem incognito, nie świeciłem twarzą nigdzie. Materiały, jeżeli na YouTube powstawały jakieś z Pad TV, no to też było takie beztwarzowe, ale teraz nie. A kto cię narysował? Druga. Ja tu widzę, ty masz tutaj... Ale mordę to zrobił właśnie kolega Vincent, który był na panelu. Właśnie on jest taki zbrodniacha. On w ogóle te grafiki nam wymyślił. Bo jesteś podobny. No właśnie, też szczególnie jak tak zrobię, nie? Mamy pytanie. Widzę. Piotr pyta Dawida i mnie, więc Dawidzie, ty odpowiedz pierwszy. Jak nagrywamy mając rodzinę i czy to naszym rodzinom nie przeszkadza? Normalnie, ja mam tutaj zamykam ten pokój i siedzę tutaj sam, po ciemku, z mikrofonem, tak jak tutaj widać to całe i tu mam taką aparaturę jeszcze dodatkową i się nagrywa to wszystko. No, da się. To się da zrobić, tylko trzeba rodzinę też w ten harmonogram jakoś ułożyć, bo ona musi wiedzieć, że w tym momencie jest troszeczkę ciszej, że trzeba troszeczkę Nawet dzieci same, tato, dzisiaj niedziela, nie nagrywasz, dlaczego nie jesteś w gabinecie? Wiecie, to już jest tak, już jest takie... Prawdziwi fani. To jest taki, wiecie, jak zrobienie zakupów, jak zrobienie prania, to się musi dziać, bo inaczej burzy się cały harmonogram, po prostu to się wszystko rozpada. No. A dzieci tak, lubią porządek. Jest ornung, tak zwany ornung. My jak rozgrywkę nagrywamy, to zawsze zaczynamy wtedy, kiedy moja córka jeszcze nie śpi, tak jak tutaj na czacie się pojawiło od Atka. Regularnie jak ja już siadę przed mikrofonem, dogadujemy z chłopakami tam plan dnia, co dzisiaj, o czym mówimy i tak dalej, to zawsze Weronika przychodzi, mówi dzień dobry, dobranoc. Chłopaki odpowiadają dobranoc. I dzięki temu wiadomo, że jesteście prawdziwymi ludźmi, a nie jakimiś potworami z internetu. A to jeszcze idzie w offie tak zwanym, przed nagraniem, nie? Więc chłopaki wiedzą, że ja mam faktycznie żonę i córkę. Czasami w podcastach? No mojej córce się zdarzyło kilka razy być w intrze i w bloopersach. Właśnie jak tam raz jej opowiadałem wierszyk, jak raz właśnie było dzień dobry, dobranoc. Nie, no to fajnie. U mnie nie ma takich jeszcze rzeczy. Ale syn chciałby robić podcast. No to wiesz, pójdzie w ślad. A ile ma lat? 10 lat. No to może już pan jakby zaczął, nie? Taki 10-latek. Malutki rekorderek mu daj i niech szaleje na mieście, a potem się zobaczy spokojnie. Najmłodszy podcast w Polsce. Nagrywa się swoją komórką na razie i czasami mi tam podrzuca, co on tam nagrał. Więc. Tak, na razie zrób mi mastering audio. Tak. Tata, zrób tej suwaczkami tą magię, którą zawsze robisz. No. Jaka jest średnia wieku waszych słuchaczy, chłopaki? I słuchaczek. Wydaje mi się, że dość wysoka i słuchaczek też jest kilka, na pewno może kilkanaście nawet sztuk, które wiem, że są. Wybrnij z tego, no. Natomiast średnia wieku jest na pewno wysoka, natomiast zdarzają się słuchacze, którzy są przed 20, bo tacy też się zdarzają, ale są w jakiś sposób ułożeni już emocjonalnie, nie potrzebują krzyczących dziwnych kolesi na YouTubie i oglądać tego, co ogląda 90% ich rówieśników i są z nami generalnie. I bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że z racji swojego wieku, pewnego doświadczenia i przekroju tego, jeżeli chodzi o gry wideo, tego, co możemy powiedzieć o rzeczach z lat 80., 90., to, co było dla nas ważne, mamy jakieś tam punkty odniesień do pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że dla takich ludzi to są ciekawe rzeczy, których oni, nie wiem, może gdzieś im zabrakło. Od rówieśników się nie dowiedzą, rodzice może się nie interesują, ale są kolesie, którzy może nawet są w wieku ich rodziców i mogą być dla nich takimi mentorami. Wydaje mi się, że to jest taki mały kluczyk i tak tego upatruję tutaj, że czasami chcą posłuchać mądrych kolesi, już 7 w PESEL-u przynajmniej, albo młoda 8 i coś mądrego chcą powiedzieć i wydaje mi się, że to jest taki drogowskaz dla nich, takie mądre słowo od starszych kumpli, od gierek. Myślę też, że naprawdę ze względu na to, że sami nie jesteście, no jakby to powiedzieć, żeby chyba nie obrazić, z gimnazjum, może tak. Dobra. Nikt z nas nie chodził do gimnazjum. Poczekaj. Właśnie, nikt z was prawdopodobnie nie chodził do gimnazjum. To jest szansa na to, że na przykład nie będzie audycji o zaletach i wadach teabaggingu, coś, czego najbardziej nie lubię w tych tamtych. No nie. Nie, bo to takie. O tym nie mówię. Tylko raczej, wiecie co? Już wiem, co wam opowiem. Grałam sobie ostatnio po raz 1500 w Psychonautów, jedna z moich najukochańszych gier w ogóle. Ona ma tyle dobrego, że o rany. I natknęłam się na pewien problem, którego nie będę spoilować i zaczęłam szukać na forach. Problem technicznie nie miał tam żadnego wymiaru, po prostu naprawdę nie dało się nic z tym zrobić. Autorzy gry specjalnie tak to zaplanowali, żeby się nie dało nic zrobić i żeby gracz czuł się bezradny i jakąś emocję dzięki temu otrzymał. A chodziło o emocje bardzo głębokie i bardzo tragiczne. I ja na tych forach spodziewałam się, wiecie, różnych rzeczy, jak to na forach o grach. A przeczytałam kilkunastu ewidentnie w rodzaju męskim, dorosłych, jak sądzę, facetów, którzy pisali, nie, to jest naprawdę trudne, to jest bardzo smutna sytuacja i oni to naprawdę przeżywali autentycznie, bez udawania, że są chojrakami, bez udawania, że jakieś heheszki i tak dalej. Bardzo mi się takie poważne podejście, ale bez bycia, nie wiem, ponurym albo przemądrzałym, bardzo mi się to podobało, więc tym bardziej lubię na przykład wasze podcasty, bo obcuję z dorosłymi ludźmi, no. A powiedzcie... Którzy nie są ponurzy i poważni i nie mają problemu. Jeszcze co dorzucę do tego wieku słuchaczy, bo zdarzyło nam się zrobić 2 razy spotkanie ze słuchaczami. Na żywo? Na żywo, tak. Powiedzieliśmy, dobra, słuchajcie, tam jest klub Biba w Warszawie, tego i tego dnia spotykamy się, zapraszamy, hejo, hejo. I byliśmy mega zaskoczeni frekwencją, bo na pierwszą imprezę przyjechało, nie wiem, myślę, że z jakieś 30 kilka osób, a jednak jest różnica pomiędzy tym, jak kogoś słuchasz z internetu, a jedziesz ze Śląska do Warszawy po to, żeby ich zobaczyć. Jeszcze przywozisz węgiel prawdziwy ze Śląska. Macie na pamiątkę. Tak, oczywiście tak. I coś było. W tym roku zrobiliśmy kolejne spotkanie ze słuchaczami w Wieżycy, też w Warszawie i też przyjechało, nie wiem, z 50 osób, tak, nie wiem, nie liczyłem od numerka, ale tak na oko patrząc było naprawdę sporo osób. No i jeśli chodzi o wiek, to ładnie nazywając to, są to ludzie w naszym wieku. Tak, czyli te kilka lat w te, czy kilka lat we w te, czy to jest tam te 30 kilka, czy tam pod 40, czy tam po 25 i wzgórę, no to jest mniej więcej to samo pokolenie, tak jesteśmy z jednego pokolenia i dlatego jakoś łatwo nam łapać kontakt. Tak, ale mamy jednego słuchacza i wiem przynajmniej o jednym, który ma lat 15 teraz, co jest trochę przerażające, bo Rozgrywka jest podcastem, który momentami, jak to sam mówię w intro, czasem rzucamy mięsem, ale poza tym rzucaniem mięsa to też czasami wątki, kiedy to właśnie dorośli ludzie pozwolą sobie na jakieś takie mocne off-topy, czy na przykład co się stanie, jak wyszukasz Twin Peaks na Allegro w złej kategorii. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. To jak dotarło do mnie, że kurde, Nikodem nas słucha z dobre 2 lata, czyli jak on zaczął nas słuchać, to ma 13 lat, czyli nasze dziwne myśli jakoś muszą kształtować jego głowę. To jest takie strogo. Powiedzmy sobie szczerze, obcowanie z ludźmi starszymi i no można by ostrożnie zakładać, że być może mądrzejszymi od siebie, tak naprawdę jest korzystne dla rozwoju, więc młody człowiek tak naprawdę wygrywa. No tak, tak. To no myślę, że to są jakieś benefity. Ja jako dziecko wychowane pod stołem dorosłych ludzi, którzy rozmawiali o rzeczach i to mi się wydawało takie zawsze mądre, co oni mówią, a potem się zorientowałam któregoś dnia, że jedna z tych imprez to były 33 urodziny mojej matki. Ja mam 11 lat, nic nie kumam i któregoś dnia usiadłam i się zorientowałam, że ja mam 33 lata i właśnie robię dokładnie to samo. Jakieś dzieci łażą pod stołem, a my naprawdę poważnie rozważamy, co zrobimy, jak będzie inwazja zombie i czy da się spalić ten parkiet i jak długo nam starczy ciepła z tego. To jest dokładnie, my ludzie, którzy nagrywają podcasty, czy jakoś są z tymi grami związani, to jest to, co pięknie Kaja przypominałaś, znaczy powiedziałaś, jak to w Marsjaninie jest opisane, że ten biedny facet na Marsie, o czym on może myśleć, ale jak Aquaman może dowodzić wielorybami, skoro one są ssakami? To jest inny poziom myślenia, inny poziom świadomości. Tak, więc fajnie jest mieć podobne problemy, więc dorośli ludzie, którzy grają w gry, mają podobne problemy jak ja, umówmy się. Paweł, ty o to chciałeś zapytać. Tak, chciałem zapytać o to, jak często wam się zdarza słyszeć, że ludzie grają w gry, o których wy mówicie i potem wam dziękują, piszą wam, że dzięki za polecenie, w ogóle tego szukałem. No, jest taka konsola, która się nazywa Wii U. I to jest konsola, która od dobrych 2 lat, czy tam 1,5 roku, jest takim pariasem konsol. Wszyscy się z niej śmieją. To jest wiesz, jest 1000 memów, gdzie widzisz małe Wii U, które stoi przy oknie i tam deszcz pada za oknem. No i tak się stało, że Wii U ma 50 milionów ludzi na całym świecie. To jest największa konkurencja. Znaczy kurde, Wii, ale mówię o Wii U. Wii U też, liczą go do tych statystyk. No i tak się zdarzyło, że w którymś momencie w naszym podcaście były 3 osoby, w tym ja, właśnie KAS, który jest naszym królem podcastingu i jeszcze Mikołaj, który wtedy z nami nagrywał, miał... Tak, bo trzeba... Poczekaj chwilę, taka mała dygresja, bo jest król podcastingu i ambasador podcastingu, nie? My o tym wiemy. Dokładnie, mała dygresja. A to o tym chwilę powiemy. Okej. Okay. Jest. I mieliśmy we 3 Wii U i gadaliśmy dużo o tym Wii U i nagle na naszej grupie, o której wspomniałem wcześniej, zaczęło się pojawiać coraz więcej ludzi, którzy mają Wii U. A takim stałym żartem dotyczącym Wii U w Polsce było, że no tak, Wii U, czyli konsola, która ma jakieś 5 osób. Po czym na naszej grupie jest jakieś 25 osób, które ma tą konsolę, co jest... Nikt się nie chciał przyznać. Tak. Moglibyście brać procent. Tak jak z głosowaniem na PiS. Wszyscy na niego głosują, ale nikt się nie chce przyznać. Nie? Tak. Bardzo proszę, nie o polityce. Psik. Więc chociażby w przypadku Wii U właśnie mieliśmy taki namacalny dowód, że jakoś ludzie brali sobie pod uwagę to, co król opowiadał i wiesz, nagle na grupie się pojawiało, o proszę, ja też kupiłem tu i mam Mario, hehe, hihi. No więc chociażby to jest takim dowodem na to. Dawid, to może powiedz o tym królu i ambasadorze. Właśnie z tym ambasadorem to my się tak trochę, bo to jest taki głupi żart, mówię w sumie wymysł z mojej strony, bo kiedyś Kiedyś, pamiętacie, rozmawialiśmy chyba na Pixelu o EPie, European Podcast Award, coś, co przestało istnieć w tej chwili. Ten że tak powiem, plebiscyt podcastowy europejski umarł. Nie jest kontynuowany. My bodajże w 2013, czy jakoś tak, chyba na początku jakiejś naszej kariery podcastowej, wystartowaliśmy w tym plebiscycie. Zgłosiliśmy się tam i tam ludzie mogli na nas głosować i tam było sporo tych podcastów polskich, nawet jakieś growe, ale generalnie to tak było przez polski podcasting chyba trochę ominięte. I ja zrobiłem taki wpis, on chyba nawet jest jeszcze na padtv.pl, musiałbym go odkopać i nazwałem nas tak trochę dla śmiechu, że jesteśmy ambasadorami polskiego podcastingu na tym European Podcast Award. To zostało bardzo mocno podchwycone przez jakieś osoby i zdarli łacha bardzo mocno przez to. I taka łatka trochę ambasadora podcastingu została mi do dzisiaj i gdzieś ją ciągle mam na plecach i czasami mi ktoś ją przypomina. A z królem tej Kazem z rozgrywki, no to wiadomo, król to jest jeszcze bardziej pewnie skomplikowana sytuacja, jego berło i tak dalej. To są bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane tematy, ale takie bardzo inside'owe już. To słuchacze podcastowi, growi wiedzą, kto jest kim i dlaczego. No zresztą widać tutaj na czacie naszym przy rozmowie, że już tutaj padło król i jego recenzje, król i uśmieszek, więc hasło podcastingu jest koniec zdania. Tak, to są pewne takie skróty myślowe, które od razu kreują wszystko wokół tego i słuchacze podcastów growych, szczególnie growych polskich, wiedzą dokładnie, o czym jest mowa. Nie? Umówmy się, udzielasz się i popularyzujesz kwestię podcastingu, więc należy ci. Znaczy, ja staram się pomagać. Kilku podcasterom, którzy zaczęli, pomagałem i nadal chętnie, jeżeli ktoś się zgłosi do mnie o jakieś porady, to pomagam. Jeżeli chodzi o dobór sprzętu, o to, jak zrobić pewne rzeczy. Kilka podcastów powstało tak naprawdę przy mojej pomocy, chociażby Kapryfolium, gdzie Vincent właśnie, który był na panelu podcastingu na Pixelu, tak naprawdę dzięki mojej pomocy i mojemu popychaniu go do przodu zaczął przygodę z podcastingiem. Tak samo stało się z podcastem Piotra, który jest na czacie, z PC IT, chłopaki mówią o zagadnieniach z informatyki. Stało się tak też z bezimiennym podcastem growym, który jest jakby podcastem naszej społeczności. To już jest w ogóle takie dla mnie jakieś kuriozum, wiecie. Meta. Ale to są kolesie, którzy nas słuchali i na jakimś streamie padło takie stwierdzenie, że może jak chcielibyście, to nagrajcie coś, nie? My wam pomożemy. I faktycznie chłopaków tam powspierałem i jakoś to poszło. Pomagałem też ludziom z jakimiś hostingowymi tematami, pomagałem ludziom z jakimś masteringiem, nawet zrobiłem poradniki, które zresztą widzieliście odnośnie tego, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Starałem się, żeby to, co mi się podoba, to, co mnie tak naprawdę jara i uwielbiam to w tym podcastingu, żeby inni też mogli się tym zarazić. To było dla mnie ważne i ja to pielęgnuję. Staram się to robić. To nie jest wiedza ukryta, ja nie chowam tego dla siebie, to nie jest coś, co, nie wiem, ja wynalazłem koło na nowo, nic z tych rzeczy. To są rzeczy, do których sam też dochodziłem w jakiś sposób, natomiast z racji pewnych wiedzy, doświadczenia w pewnych obszarach przyszło mi to w miarę łatwo i poradziłem sobie z pewnymi przeciwnościami, natomiast to nie jest wiedza tylko i wyłącznie dla mnie. Bardzo chętnie się nią dzielę. Jeżeli ktoś naprawdę przyjdzie do mnie, to ja nigdy mu nie powiem nie. Ilekroć z Dawidem mam okazję się stuknąć kuflami, to zawsze mówimy o tym, że między podcastami tak naprawdę nie ma konkurencji i dzięki temu można sobie pozwolić na taką bardzo fajne, koleżeńskie, przyjemne relacje. Tak? To nie jest tak, jak serwisy ze sobą walczą na kliki, na newsy, na tygodnie, tylko podcasty po prostu, zresztą my z Dawidem regularnie mamy okazję się spotkać, nazwijmy to prywatnie, przy alkoholu, więc to też jest najlepszy dowód właśnie tego, że podcasty łączą ludzi. A bywacie gośćmi u siebie? Dawid kiedyś był w rozgrywce, a ja kiedyś byłem w podcaście. Tak, w podcastach się mieszamy i w życiu takim prywatnym też. Znaczy Piotrek jeszcze u mnie nie był, ale myślę, że to kiedyś to nadrobimy. Tak. Natomiast ja u Piotrka byłem chyba dwa razy na jakimś grillu, więc a jesteśmy kumplami, tak mi się wydaje. No. Ja tak mogę powiedzieć, Piotrek. Tak, Mam pytanie, jak sądzicie, czy jak zacznie chodzić troszeczkę o pieniądze, to nadal będziecie kumplami? Widzisz, to jest to. Znaczy, wy to będziecie kumplami, bo wy już jesteście kumplami wystarczająco długo, tak? Ale podcasterzy się wspierają, tak? A serwisy sobie walczą, bo chodzi o kliki, bo chodzi o odsłony reklam, bo chodzi o pieniądze. Gdzieś tam w końcu chodzi o te kasy. Ja jestem cała za tym, żeby się społeczność wspierała. I nie wiem, pamiętacie starą scenę, była Amiga Rules, PC do gazu, Atari, Atarowca, Gumowca. Tak, i te wszystkie kłopoty, ale jak zrobiliśmy się trochę bardziej dorośli, jak przestaliśmy mieć 17 do 23 lat, to się, jak już ktoś tak zaczynał krzyczeć na party, to wszyscy tak patrzyliśmy na niego i robiliśmy tak, nie no Mon, weź już tak napij się wody trochę, bo znaczy to głupie. A przecież do tych wojenek mam wrażenie, że niektórzy podchodzili szalenie poważnie wtedy. Ta konkurencja była strasznie istotna. Podcasty od początku są, mam wrażenie, no, po jednej stronie barykady tak naprawdę. No ja, obserwowałem to, jak się rozwija społeczność youtuberów w Polsce i ja mam wrażenie, że oni się bardzo wspierają, Oni mówią o sobie nawzajem, zapraszają do subskrybowania innych kanałów i tak naprawdę wszyscy na tym zyskali, bo widzimy, co się teraz dzieje, jakie mają zasięgi. Ale Paweł, to bardzo długo trwało, na początku tak nie było. To jest, w podcastingu też zaczęło się tak dziać, bo... Znaczy, to nie jest żadną tajemnicą, że ja rozgrywki nie słucham, natomiast to nie ma, to w żaden sposób nie uderza w Piotrka, albo ani w jego kolegów, którzy nagrywają w skład rozgrywki. Uderza w rozgrywkę. Nie, tak, uderza w podcastu też nie słucham. Absolutnie, Piotrek też nas nie słucham, ale to jest jakby, wiecie, to jest całkowicie obok, to nie o to chodzi w ogóle. I myślę, że youtuberzy też po jakimś czasie do tego doszli, że to tak naprawdę... do niczego sensownego nie prowadzi taka jakaś walka, jakaś taka forma rywalizowania o coś, bo tak naprawdę ten tort jest tak olbrzymi i można go podzielić absolutnie na wszystkich, którzy tworzą. Tak samo jest z podcastingiem. Wiele osób... Tak, jeszcze jest... Tu nawet nie trzeba się rozpychać łokciami. To jest rzecz, która przyjmie każdego. Miejsce podcasterskie i ten tort podcasterski chłonie wszystkich jak gąbka. I tak naprawdę zależy to potem od tego, jak bardzo jesteś zdeterminowany, jak jesteś wytrwały w tym, co chcesz w podcastingu zrobić i co chcesz do niego wnieść. To jest jeszcze ważniejsze niż to, czy ja, nie wiem, komuś coś ukradnę, czy będę od kogoś lepszy, czy będę gorszy. To jest jakby, wiecie, to jest... Jak na początku tak myślisz, to podcasting nie jest dla ciebie, to lepiej tego już nie rób od razu. Albo, nie wiem, przyjdź na takie warsztaty na podcaster i tam ci powiedzą, że jesteś, że źle myślisz, nie? Że generalnie... No nie, bo ty zapytałaś o to, czy w momencie, w którym pojawią się pieniądze. Problem polega na tym, rozmawialiśmy o tym na panelu na Pixel Heaven. Obawiam się, albo nie wiem, czy się bałem, czy nie, ale że jeśli chodzi o polskie podcasty growe, to pieniądze się nie pojawią. Pieniądze się nie pojawią. Znaczy, mogą się pojawić pieniądze na zasadzie Patreona, czy jakiegoś tam wsparcia społeczności, że robimy ściepę na serwer, nie wiem, cokolwiek. Tego typu rzeczy. I wtedy nie będzie konkurencji, bo wspiera cię twoja własna społeczność i... Dokładnie tak. Natomiast... Ciężko mi uwierzyć w to, że nagle pojawią się reklamodawcy, że nagle, jeśli mówimy o samym sobie podcaście, jeżeli mówimy, wiesz, o podcaście jako tylko o tworze po prostu podcaście, tak? Mhm. Chociażby z tego powodu, o którym też już mówiłem na panelu na Pixel Heaven, będę się powtarzał. Wrzucę te nagrania. Tak, że no niestety, ale internet trochę ma do siebie to, że reklamodawcy przychodzą tam, gdzie są ekstremalnie duże zasięgi. A niezależnie o czym mówimy w internecie, ale największe zasięgi osiąga content, czy tam materiały, które są no... Śmieszne. Kontrowersyjne? Tak? Śmieszne, to jest najlepsze słowo, tak? Dużo więcej odsłonięć ma filmik o psie, który biegnie i przybrany za pająka, niż kanał na gałęzi, gdzie chłopak, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, robi bardzo fajne, analityczne podejście do filmów i do pokazywania tego, jak scena wpływa na odbiór, czy tam jak kolorystyka danego filmu wpływa na to, jak go odbieramy. Ale on ma, nie wiem, odsłonić filmu 20 000, a biegający pies ma kilka milionów. Czyli jeżeli sponsor będzie chciał gdzieś przyjść, to będzie wolał przyjść do kogoś, kto ma kilka milionów, niż do tego, co ma 20 000. Chyba, czyli przenosząc to na podcasty, w momencie, w którym w porównaniu z YouTube'em, który jest super łatwy do dotarcia, dlatego że mamy youtuberów w Polsce bardzo dużo, oni mają bardzo spore zasięgi i tak naprawdę podcasty mają dużo niższe zasięgi. Ja sobie to tłumaczę dlatego, że to jest zupełnie inny content. Tak? My tworzymy zupełnie co innego niż tam padło na czacie. Tak, właśnie. Dla innego odbiorcy ja myślę, że jeżeli jakiś reklamodawca po pierwsze nie będzie myślał przede wszystkim o zasięgu, tylko przede wszystkim o tym, jakiej, użyję tego słowa, jakiej jakości chce mieć klientów, bo znam ludzi, którzy wolą się zareklamować u 30... Mało jest takich reklamodawców, wiesz? To prawda, ale zobaczymy. Chyba za dużo mówimy o pieniądzach, mi się wydaje. Właśnie, myślę, że zobaczymy. Tak, w takim razie powiem o coś innego. Ja tylko jedną rzecz jeszcze na szybko, że to, co jest na pewno niezaprzeczalnym faktem i ja, i Dawid jesteśmy tego dowodami, że można w ogóle zapomnieć o reklamodawcach, natomiast pojawiają się media, które z nami chcą współpracować, tak? Czyli przychodzą do nas deweloperzy, przychodzą do nas wydawcy, którzy mówią proszę, tu są kody, tu są promki, coś tam. Mhm. To jest jakaś tam wartość dodana do tego, co robimy. No oni celują w waszych konkretnych odbiorców, bo wiedzą, jacy to są odbiorcy. Wiecie, ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jedną rzecz powiem cicho. Dobrze, mów, oczywiście. Tak, jedną. Tak, jedną, a propos jeszcze tego, właśnie a propos Dawid, tego tortu, który jest duży. Duży i do podzielenia. Wy macie pewne osobowości. Wy sobie nie będziecie zabierać klientów, ewentualnie będziecie wzbogacać swoją grupę. Słuchaczy i słuchaczek, o słuchaczki i słuchaczy tego drugiego, bo macie różne osobości, można mieć ochotę na trochę na tamto drugie. Nie będziecie, nawet jak powiecie audycję na ten sam temat, tak, jak będziecie rozmawiać na ten sam temat, dostamy dwie różne świetne audycje, więc... Ale Kaja, najprostszy dowód, jak wejdziesz sobie na grupę Rozgrywki na Facebooku i wejdziesz sobie na grupę Pad TV na Facebooku... Ja was czasami nie odróżniam. I tu siedzi bardzo dużo tych samych ludzi, mamy wspólnych słuchaczy, ci sami ludzie słuchają. Ja siedzę na obu i czasami zapominam, na której jestem. To musisz baner na dużo zobaczyć. Jak jest ładny obrazek, to jest Pad TV, a jak jest jakieś coś głupiego, to też Rozgrywka. Ja tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz, bo my w tym roku zaryzykowaliśmy z czymś, tego nie zrobił chyba w sumie nikt specjalnie. Chcieliśmy zrobić taki mały research i stwierdziliśmy sobie, że jeżeli mamy tak fantastyczną społeczność, ona nas słucha, jest regularna, jest olbrzymia i mamy tego świadomość, stwierdziliśmy sobie, że może w takim razie byliby w stanie ufundować jako zbiórka na PayPalu, zrobić nam wrzuty i byśmy mogła w jakiś sposób ufundować nam serwer. Czyli tam jakieś 350 zł rocznie. Serwer z domeną. Mówię, dlaczego nie? Zróbmy coś takiego, rozpiszmy to sensownie, dlaczego, o co chodzi i tak dalej, bez żadnego ukrycia się. Okazało się, że zbiórka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy ponad 2000 zł w ciągu 24 godzin, więc mamy zapłacone serwer. Gratulacje. Tak, mamy serwer. Tak, po prostu. No, ale... I to się wydarzyło w ciągu kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. Te pieniądze spływają czasami do dzisiaj jeszcze, jakieś wrzutki są jeszcze. No. To się nazywa kapitał społeczny. Ustrojstwa i Krystian zbierali pieniądze na platformie crowdfundingowej. Zgadza się, było coś takiego. Tak. Też zebrał pieniądze. Ja na przykład poprosiłem swoich słuchaczy o wpłaty na wyjazd na dzieciaków na finał międzynarodowego konkursu konstruktorów do USA i też wpłacili parę tysięcy ludzie. Też było widać, że po odcinku jakby, wiesz, to były te wpłaty, więc widać, że to zaangażowanie jest, że ci ludzie jakby słuchają, co my do nich mówimy. No i chcą się przyłożyć do czegoś, co uważają za sensowne. I wierzą w to, że ta złotówka, te 5 zł, to przysłowiowe piwo takie, gdzieś tam postawione, takie wirtualne, po prostu pozwoli istnieć dalej temu wszystkiemu, że... Tak, bo każde 5 zł, każda złotówka robi różnicę w momencie, kiedy rozmawiamy o społeczności, bo jak jest kilkaset osób, które da po złotówce, to mamy kilka stołów. No i tak się właśnie stało w naszym przypadku. Tych pieniędzy zostało i leżą do dzisiaj jeszcze niewykorzystane. Słuchacze, wsparcie słuchaczy, ale wsparcie reklamodawców, którzy przyjdą i poproszą, żeby Dawid na początku podcastu powiedział o tym, że guma do rzucia Orbit jest najlepsza. Chyba niekoniecznie. No chyba niekoniecznie. No, ale gdyby powiedział... wiecie co, Paweł, ja myślę, że takich w ogóle reklam insight, myślę, że podcasting będzie musiał się nauczyć, jeżeli coś takiego kiedykolwiek wejdzie. To nie jest taki łatwy temat, zrobić reklamę, sensowną reklamę w podcastingu teraz, dzisiaj, już. To jest warte przemyślenia, to jest warte przygotowania pewnego produktu, którego nie ma w tej chwili na rynku. Można się zastanowić nad formą. Ukrywać. Tak jak, nie wiem, jest w serialach product placement, że teraz jest zbliżenie na kubek z zupką. Nie zrobisz mi zbliżenia na kubek, bo ja nie nagrywam z kamerą. Ale wiesz, wspomnisz, że siedzisz w swoich super wygodnych słuchawkach. Nie, to właśnie też jest właśnie coś, co mnie załatwia do wykrycia. To jest coś, co mnie potwornie odrzuca od polskiego YouTube'a, tego growego, gdzie jest filmik, w którym nawet jeżeli osoba chce coś fajnego pokazać, ale centralnie, wiesz, tu przed kamerką, w ten sposób stoją słuchawki, tak żeby dokładnie było widać, to jest duszek w ogóle, żeby było widać centralnie co to jest za firma i tak dalej. Jeszcze najlepiej, jak tam jest gdzieś nalepeczka z ceną i adres strony www, to no sorry, nie trafię. Ale gdybyś, no tak, ale tak. Gdybyś dostał, nie wiem, parę tysięcy i jakieś słuchawki, żebyś sobie testował i powiedziałbyś, że słuchajcie, no teraz dostałem słuchawki, zostałem przysponsorowany, słuchawki są naprawdę fajne, kurczę, no rzeczywiście odstawiłem swoje stare, no nie podoba mi się, że ten kabel jest trochę bardziej w tą, a nie w tą. I wiesz, jeżeli powiesz, że to, zapłacili mi za... Ty mówisz o tym, co my robimy z grami, to znaczy dostajemy gry do recenzji i recenzujemy. I to jest co innego od produkt placementu. No tak, ale ja mówię o tym, że gdybyś dostał tą grę, plus jeszcze wynagrodzenie dla ciebie za to, że poświęcasz czas na tą grę, a nie na żadną inną. Nie wiem, jakoś ciężko sobie to wyobrazić i raczej chyba nie chciałbym się znaleźć w tej sytuacji, bo w momencie, w którym bierzesz pieniądze, to bierzesz je za coś konkretnego. Jeżeli bierzesz pieniądze za reklamę, to wtedy musiałbyś ustalić warunki tej reklamy, czyli czy nie będziesz... Czy dajesz dżingiel, reklama... W zeszłym roku, jak pojawił się Shadow of Mordor, taka gra na PC i na konsolę, gdzie wszyscy youtuberzy, nie w Polsce, tylko w Stanach, dostawali promki, czyli egzemplarze recenzenckie z umową do podpisania, w której zobowiązywali się, że nie będą mówili w swoich filmikach o filmach Władcy Pierścieni, że nie będą pokazywali takich czy innych błędów, że nie będą to, tamto, siamto, wamto, wamto. Wiesz, i wtedy ta wolność twojej recenzji, wolność twojego głosu nagle strasznie zanika. Ja też obserwowałem blogerów, jak to się stawało modne jakiś tam czas temu, bo sam prowadziłem bloga i blogerzy nauczyli marki, że tak się nie robi. My dostawaliśmy prezenty, dary losu i jakby robiliśmy z tym, co chcieliśmy. Mogliśmy o tym powiedzieć, mogliśmy nie mówić, mogliśmy wypić, bo i takie były dary losu, czy przeczytać książkę i tyle. I albo o tym powiedzieć, albo nie. Uwaga, przepraszam panowie. Przelewy też były. Godzina minęła, będę chciała wyłączyć nagrywanie i potem możemy sobie siedzieć i rozmawiać jeszcze dość długo, jak chcecie. Powiedzcie, czy jest coś, co chcecie powiedzieć na podsumowanie nagrania w temacie. Słuchajcie podcastu. Zapraszamy na konferencję. Dawid? Jak by to zakończyć? Jeżeli chcecie coś powiedzieć, to załóżcie podcast i zróbcie podcast. Doskonały plan. A ja na zakończenie powiem, pomożemy, jeżeli macie problem, jeżeli zmagacie się z kwestią techniczną. Tutaj rzekam na tym nagraniu, póki jeszcze się nagrywa. Jeżeli ktoś chce pomocy, może do mnie przyjść. Myślę, że do każdego z nas. Jeżeli będziemy w stanie pomóc, to zawsze pomożemy. Do mnie możecie walić jak w dym. Tak, nie jesteście sami ani same. Podcast nie jest taki trudny. Pomożemy. No, do powodzenia. Pomożecie? Pomożemy.